dzisiejszym materiale prezentuję Wam monitor MSI Optics Mag 322 CQR, czyli monitor o przekątnej 31,5 cala, który jest zakrzywiony z współczynnikiem 1500R i ma częstotliwość odświeżenia na poziomie 165 Hz z obsługą FreeSync'a w tym całym przedziale. Jest to przez to oczywiście matryca VA, która ma też rozdzielczość 1440p, także do tego 31,5 cala jest naprawdę idealna. Jeżeli chodzi o kwestie portów, to z ciekawostek mamy USB-C i huba USB 2.0, ale co ważne, wszystkie przewody są w zestawie, a to USB, które łączy się z komputerem, służy też potem do obsługi aplikacji, o której Wam zaraz nieco więcej powiem. Jeżeli chodzi o sam stand, ten nie zajmuje dużo miejsca na biurku i ma regulację góra-dół oraz tilt. Nie ma za to regulacji obrotowej, więc trzeba go ustawić od razu naprzeciwko siebie, choć przy panelach VA to akurat jest dość naturalne, dlatego że one, no niestety wobec IPS-ów mają gorsze kąty widzenia, jednak kiedy jest już się przed nimi w dobrej pozycji, no to oferują za to lepsze kontrasty. Co zresztą wychodzi w jakości tej matrycy, którą widzicie teraz. Jako że jest to nowożytna matryca, no to potrafi dość nieźle produkować kolory. Następnym krokiem było sprawdzenie jednolitości podświetlenia i tutaj wychodzą nam pierwsze takie, powiedzmy, że wady matryc VA, czyli tak zwany bleeding. I on tutaj występuje przy górze, natomiast nie jest na tyle irytujący, żeby w trakcie gamingu jakkolwiek odczuć ten taki dyskomfort. Jedynie na naprawdę ciemnych tłach widać tam taki, powiedzmy, że lekki, bardziej rozjaśniony element, ale też trzeba się naprawdę przyjrzeć. Jeżeli chodzi o aplikację, to tak jak mówiłem Wam na początku, ona jest dostępna dopiero w momencie, w którym monitor podepnie się przez USB do komputera. Jest to tyle fajne, że raz, że ma oddzielne profile do ray tracingu, a dwa, że wszystkie te usługi i opcje, które są obsługiwane normalnie przez ten niewygodny joystick, ma się centralnie pod ręką, włącznie z podświetleniem RGB. Także moim zdaniem taki finalny werdykt jest taki, że wraz z USB-C i właśnie z tą funkcjonalnością programowania, ten monitor jest jednym z bardziej ciekawych w tym przedziale cenowym.